Cześć, tu Marcin Zabaj. Specjalnie dla Was odpinam pasy. Moim idolem z dzieciństwa to był Santiago Canizares, bramkarz Walencji hiszpańskiej. No i na nim się wzorowałem. Powiedzmy, że tak całościowo, bo chciałem wyglądać tak jak on, więc nawet w pewnym momencie przefarbowałem sobie włosy na podobny kolor i miałem podobną fryzurę, zaciągałem getry tak jak on, tak więc na nim się wzorowałem. Tak naprawdę z każdym trenerem dobrze mi się współpracowało i od każdego trenera czegoś mogłem się nowego nauczyć. I u każdego praktycznie trenera byłem podstawowym zawodnikiem, więc nie wyszczególniałbym tutaj trenera najlepszego. Natomiast na pewno jest kilku trenerów, którym bardzo dużo zawdzięczam i jest to po pierwsze trener Jamrus, a po drugie trener stawowy, którzy postawili gdzieś na mnie. No z tym najgorszym trenerem jest podobnie. Nikt przychodząc do Krakowi tak naprawdę nie chce źle dla Krakowi. Każdy ma jakąś swoją wizję i jedni mają wizję, która się sprawdza, drudzy, która się mniej sprawdza, więc tutaj też nie chciałbym jakby wyszczególniać, kto był najgorszym trenerem. Natomiast powiem takie anegdotki, że mieliśmy takiego trenera, u którego ulubioną formą treningu to był trening strzelecki. Nieraz zdarzało się tak, że przychodziliśmy na trening, stanęliśmy w kółku i pytał się nas, czy bramkarze gotowi, jeżeli tak, to wchodzimy do bramki i zaczął się trening strzelecki, tak więc bez rozgrzewki. No to takich trenerów też mieliśmy. I tu jest podobnie, nie mam tak, że mam jakiś ulubiony utwór, natomiast na pewno rano wstaję i to co leci gdzieś tam pierwszego i wpadnie mi w ucho, to już później nucę sobie pod nosem cały dzień, więc nie wiem, czy wokalnie jestem w stanie podołać, niektórym ja nie będę próbował. No niestety nie poukładało się to tak, jak bym tego sobie życzył, natomiast nie było to zależne ode mnie. Chciałem tam zostać, ale ze względu na bezpieczeństwo swojej rodziny no postanowiliśmy rozwiązać ten kontrakt. No i tak szczerze powiedziawszy, to tutaj by się kłaniała reprezentacja Polski, bo tak naprawdę tam byli najlepsi zawodnicy, ale tutaj jeżeli chodzi o nasze podwórko i Krakowie, to Piotrek Gliza był takim naprawdę wyróżniającym się zawodnikiem. No, posiadał wszystkie umiejętności, które pozwalały, żeby być znakomitym. Był znakomitym piłkarzem. W każdej drużynie tak naprawdę, gdzie grałem, była jakaś jedna osoba, z którą mimo wszystko się trzymałem, bo lubię, jak jest wesoło i nie ma nudy. Ale tutaj w Krakowie za tych czasów starych naszych to Tomek Moskała takim był jajcarzem. No i tutaj dużo można by było poopowiadać anegdotek, ale to może zostawmy to, co w szatni, to niech zostanie w szatni, bo nie wszystko może wychodzić na zewnątrz. Myślę, że każdy mecz, który zagrałem na zero z tyłu, plus te, które gdzieś wygrywaliśmy, nie zawsze uda się zagrać na zero. Natomiast takie przyjemne mecze to na pewno wygrana z Legią, bo to w niecodziennych okolicznościach, i wygrana na pewno z Wisłą Kraków, tak na 1-0 na Zagłębiu. Sosnowiec, gdzie byliśmy chyba, nie, oni byli wtedy gospodarzem, ale udało nam się wygrać. Fajne powitanie kibiców tutaj w Krakowie, więc to na pewno też zapadnie w pamięć.
ile kont czystych. No myślę, że połowę nie będzie, ale sporo tych meczów było. Ale zdarzały się też takie, gdzie puszczało się trochę więcej bramek. Ale też myślę, że łapałem często serię takie 5-6 spotkań, gdzie nie puszczałem tej bramki i to też było fajne. Natomiast tak jak mówię, nieraz po 5-6 meczach przyszedł taki mecz, że puściło się też 5 bramek i no i taki jest niestety los bramkarza, ale obstawiałbym tak, że 40% z tego. Sprawdziłem wczoraj na Transfermarkcie i bodajże 53 jest tam wpisane. Także 1/3 meczy. 1/3, no to takie 33%. No to tragedii nie ma, szału też nie ma. Szczerze? No wydaje mi się, że lepiej niekiedy jak patrzyłem na naszych skrzydłowych, ale ja lubiłem ogólnie grać gdzieś nogami i nawet teraz, jeżeli tylko jest jakaś możliwość, to już nie staję w bramce, tylko gram w polu i na jakichś różnych gierkach, czy w oldboyach, czy no takich powiedzmy wewnętrznych gierkach klubowych. Pytanie stąd, że na treningach widzę, że 95% piłek na rozgrzewkach dla Karola czy dla Lukasa to idzie idealnie. Że celne. No staram się. Myślę, że tak naprawdę to kiedyś rozmawialiśmy z Maćkiem Palczewskim. Ta noga nasza bardzo się poprawiła, jeżeli chodzi o później kontekst taki już trenera bramkarzy, tak? Więc mamy dużą styczność, dużo uderzamy tych piłek i no i przez to też noga troszkę się poprawia. DNA Krakowi, no to musimy szukać wychowanków tutaj, jeżeli mielibyśmy mówić, ale jeżeli ja bym miał powiedzieć, jakie chciałbym, żeby było to DNA Krakowi, no to na pewno chłopcy, którzy patrzą na ten klub nie jako pryzmat przystanku, tylko chęci zatrzymania się w tym klubie, chęci walki o najwyższe cele, chęci tego, że jak przychodzi kolejny zawodnik, przedstawiania mu w jakiej jest drużynie i co ta drużyna znaczy dla na pewno Krakowian, ale myślę też, że dla Polaków. No, jest to duży klub i chciałbym, żeby to charakteryzowało taką nieustępliwością, determinacją do zwycięstwa w każdym meczu. Także to myślę, że to. No dużo jest tych, niektóre się nie nadają do tego, żebym mówił, ale Krakowia to jest duma na pewno. Hymn Krakowi 1 i hymn Krakowi, który był kiedyś, też jest bardzo fajny, tak więc no myślę, że tutaj bym przy tych trzech został. Myślę, że nie brakuje im charakteru, brakuje im, wydaje mi się, cierpliwości, ale to jest chyba taki, no tak jest, że ci młodzi są niecierpliwi, chcieliby od razu wszystko, a niestety na pewne rzeczy muszą poczekać, ale nie uważam, że brakuje im charakteru. Brakuje im cierpliwości, niekiedy rezygnują w nieodpowiednim momencie swojej, no powiedzmy, przygody na razie, tak, bo karierę to mogą robić, ale myślę, że tego im brakuje szczególnie. No i tutaj tak, obydwaj bardzo dobrzy bramkarze, ale tak bliższy chyba mojemu sercu jest Fabiański. No, jego styl po prostu mi się podoba dużo bardziej. Bronienia, poruszania się po bramce, na przedpolu, tak więc ja bym tutaj stawiał na Fabiańskiego. No tak, myślę, że jeżeli chodzi o Krakowie, tutaj Tomasz Moskała również. No, ale ta moda to była taka, jak się dzisiaj patrzy, to można się trochę pośmiać z tego. No ale rzeczywiście on gdzieś tam próbował najlepiej to robić. Nie ukrywam, że gdzieś tam jest takie moje marzenie, ale to jeszcze myślę, że dużo pracy przede mną i łapania takiego doświadczenia od trenerów, z którymi będę gdzieś tam pracował, ale no
marzy mi się, nie ukrywam, że chciałbym może kiedyś spróbować. Każdy jakiś puchar, jakaś statuetka, którą gdzieś zdobywałem, do tego rzeczy, które pozostały mi po 9-10 miesiącach jeżdżenia na reprezentację Polski, bo też parę rzeczy tam gdzieś dostałem. No i co? I szczególnie myślę, że wspomnienia, tak? Bo to są najważniejsze rzeczy. Rzeczy takie materialne są dodatkiem. Nam brakuje w Krakowi teraz na pewno napastnika, więc tutaj bym ogolił Lecha Poznań z Wiszaka. Z tych starych czasów na pewno jest grupa to nie ma także jeden, ale grupa ludzi, gdzie jesteśmy w kontakcie cały czas i tutaj tak samo musiałbym powiedzieć, że w każdym klubie miałem 2-3 takie osoby, z którymi utrzymuję kontakt do dzisiaj, ale z tej starej Krakowi to na pewno Paweł Nowak, Łukasz Skrzyński, Krzysiek Radwański, czyli Krakusi stąd, plus Piotrek Giza, który też pracuje, Wojtek Gankowski. No to jest taka krakowski team. No jest futbol bez alkoholu, natomiast on się zdarza. Ja nie mam nic przeciwko temu, że ktoś się napije. Nie jestem za twardym alkoholem dla sportowców, ale lampka wina czy kufel zimnego piwa od czasu do czasu, jeżeli jest czas na to i miejsce, to jak najbardziej jestem za tym. No nie ukrywam, że za czasów, szczególnie tutaj jeszcze później po Krakowi, a mówię tu o Garbarni Kraków, często jechaliśmy gdzieś z drużyną na jakieś, powiedzmy, takie wkupne zakończenia sezonów do Zakopanego i to jest Watra. Tam można było sobie pośpiewać, potańczyć i zjeść dobre jedzonko.